Cześć widzowie, witam w pierwszym odcinku w 2021 roku na kanale Cyna i Ołów. Dzisiaj dla odmiany, ponieważ mamy 1 stycznia, wczoraj był Sylwester, z rozmaitymi dziwnymi obostrzeniami czy też zaleceniami, nie wnikam. Ja i tak siedzę w domu, bo nie uważam tego za jakiś szczególny powód do świętowania. Ale jako ciekawostkę chciałem pokazać wam dzisiaj, że można sobie na Sylwestra, czy też po Sylwestrze, na przykład tak jak to było w moim przypadku, strzelić z czegoś innego niż z durnych fajerwerków i petard, które przy całej mojej sympatii do pirotechniki, strzelectwa, materiałów wybuchowych, czyli rzeczy, którymi zajmował się mój ojciec zawodowo, niezbyt szanuję tę, nazwijmy to, pirotechnikę dla ludu. Z dwóch względów. Po pierwsze, oczywiście dramatyczny wpływ na zwierzęta, które obserwuję po prostu u siebie w domu. Nie wiem, no nie mam myśliwskiego psa, który jest przyzwyczajony do strzałów ze sztucera. Tylko moje zwierzaki gdzieś tam chowają się po kątach i kulą uszy. No a po drugie, liczba wypadków, które pijani tatusiowie, puszczając fajerwerki, powodują, obrywając sobie palce i rozmaite inne historie, no jest po prostu, daje do myślenia, czy jakby jesteśmy na tyle dorośli, żeby się takimi zabawkami bawić. No ale pomijam jakby te kwestie. Ja kiedyś strzelałem z tej rozrywkowej pirotechniki dużo, teraz nie strzelam w ogóle. Trochę mi to kompensuje ilość huku, którą przyswajam na strzelnicy, a trochę, tak jak na przykład dzisiaj, wystrzeliłem sobie morską rakietę sygnalizacyjną, którą dostałem w prezencie od przyjaciół z innego miasta. Te rakiety pływały na jakiejś tam jednostce pływającej i zostały z niej zdjęte, dlatego że po prostu minął im termin przydatności. Termin przydatności im minął i tak naprawdę niektóre z nich, można by powiedzieć, dosyć drastycznie czas się z nimi obszedł, czy też warunki. No bo o ile taki sygnalizator gdzieś tam jest w kabinie, teoretycznie w miejscu suchym, no ale jak to na okręcie bywa różnie, więc niektóre z nich po prostu dosyć mocno w środku skorodowały. Nie nadają się już do użycia. Ja co prawda 3 z nich wyselekcjonowałem, wybrałem takie, które jeszcze zupełnie ładnie strzelały i nic się z nimi nie działo. Zobaczcie, tu jest sama rdza, a to co tutaj jest, to jest zapalnik, to jest zawleczka. W związku z czym, jeżeli to jest w takim stanie, to pomijam już, tak dla porównania wygląda ten sam element z nieuszkodzonej, ze świeżej takiej rakiety. To zobaczcie, pierwsza sprawa to jest oczywiście bezpieczeństwo użycia tego. Czy to mi gdzieś nie pęknie, czy to nie odpali w jakichś nieoczekiwanych okolicznościach. A po drugie, zobaczcie ile tu się rdzy wysypało z tego. Fuj, ała, mój stół. Jeżeli w sytuacji zagrożenia życia będziecie musieli posłużyć się takim urządzeniem sygnalizacyjnym, bo tak należy je nazwać, to czy możecie na nim polegać, mówiąc krótko, tak? To jest tak jak ze wszystkim, co w życiu ważne. Musicie być pewni tego, co macie w kieszeni, tego, co macie na zapas i tego, co macie, żeby wezwać pomoc. Także okresowe jakby przegląd i wymiana tych urządzeń jak najbardziej ma sens. I tym sposobem stałem się posiadaczem kilku sztuk właśnie takich rakiet. I chciałem wam pokazać. We wstępie już widzieliście, jak ona strzela. Ona strzela bardzo efektownie, przy tym nie powoduje tych typowych takich hukowych efektów, jak w przypadku fajerwerków. A zaręczam wam, że jeżeli strzeliłbym to w nocy, to naprawdę efekt i widoczność tej spalającej się masy oświetlającej na spadochronie jest naprawdę piorunujący. To wygląda tak jakbyście kręcili scenę z Terminatora. Także tak wygląda ten element. Co jest w środku? On się zasadniczo składa z 3 albo z 4 części. Wygląda to mniej więcej tak, że mamy obudowę, czyli mamy sobie
to coś, tą tubę, w którym znajduje się ten cały aparat. Tu jest sobie nasza tuba. O. Tuba zatkana jest taką gumową zatyczką, która w momencie odstrzelenia tego, ona jest po prostu zrywana, ona jest tutaj nałożona na wcisk, więc ona tutaj nie stanowi przeszkody w wypchnięciu tego pocisku. I teraz wewnątrz znajduje się druga tuba, która wygląda mniej więcej tak. I teraz, co w tej drugiej, nazwijmy to, zasadniczej tubie jest w środku? Przede wszystkim w naszej pierwszej tubie tutaj znajduje się mechanizm zapalnikowy, czyli tu mamy tą naszą zawleczkę, czyli ten element, który po wyjęciu, po wysunięciu go po prostu naciągacie go i tu jest coś w rodzaju takiej iglicy, która powoduje zapalenie się. Tutaj jest silniczek rakietowy, wypełniony jakimś tam paliwem stałym, który to silniczek powoduje wypchnięcie z tej zewnętrznej tuby tego całego urządzenia, czyli tutaj po prostu płomień i gazy wylotowe i odrzut powoduje wyrzucenie tego wszystkiego do góry. I teraz ten silniczek nam się spala i w momencie, kiedy on już się wypali, to tutaj jest przestrzeń wypełniona takim materiałem, który jest ni mniej, ni więcej tylko materiałem miotającym, czyli to jest coś, co ma własności, powiedzmy, znanego nam wszystkim strzelcom typowego prochu strzelniczego. I teraz tutaj wewnątrz znajduje się kolejny element. Tu jest taka tutka kartonowa, w której jest masa oświetlająca, czyli to są jakieś, no podejrzewam, że jest to jakiś silny utleniacz, czyli pewnie jakiś azotan albo nie wiem, no może coś bardziej trwałego, zmieszany z metalicznymi opiłkami magnezu, cynku, nie wiem czego, jakimiś solami, które barwią ten płomień na odpowiednie kolory. I na koniec znajduje się najciekawsza część tego urządzenia, mianowicie tutaj jest zalane to taką masą, takim lakiem, takim korkiem nazwijmy to. Są dwa druciki i tutaj zwinięty, przymocowany znajduje się co? Spadochron. To jest właśnie to miejsce. I teraz działa to tak, że w momencie, kiedy silnik się wypali, to tutaj jest niewielki otworek, który silnik w momencie, kiedy zakończa swoją pracę, zapala ten materiał, który jest tutaj, który powoduje wypchnięcie z tej wewnętrznej tuby wypchnięcie tego zespołu oświetlającego wraz ze spadochronikiem. I teraz oczywiście ta zewnętrzna niebieska tuba gdzieś tam swobodnie sobie opada na ziemię, czy tam do wody bardziej, a spadochron powoduje, że ten oświetlacz utrzymuje się w powietrzu przez kilkadziesiąt sekund i w korzystnych warunkach, oczywiście zanim spadnie na ziemię, następuje jego całkowite spalenie. Ja dzisiaj sobie taką rakietkę odpaliłem. Zanim to zrobiłem, sprawdziłem sobie jeszcze na awiacja i mgw.pl tak zwanego gameta, czyli zobaczyłem, jak wieją wiatry. Wiatry po południu wiały z kierunków południowych i były to wiatry niewielkie, do 6 węzłów, w związku z czym ryzyko, że gdzieś ten oświetlacz z tym spadochronem mi daleko odleci od miejsca, w którym strzelałem, było niewielkie, ale na wszelki wypadek wybrałem odludne, niezamieszkałe miejsce, gdzie w promieniu kilkuset metrów, czy nawet kilometrów, po prostu mam otwartą przestrzeń, nie ma tam żadnych domów, zabudowań, innych tego typu rzeczy i taką rakietką sobie strzeliłem. Także tak wygląda morska rakieta sygnalizacyjna. One są dostępne, powiedzmy, gdzieś tam w handlu na Allegro i w jakichś sklepach wolnej sprzedaży, ponieważ to nie jest jakiś przedmiot, którym obrót jest w jakiś szczególnie sposób reglamentowany czy regulowany. No i oczywiście, jeżeli byście potrzebowali tego typu urządzenia, pomijam już sprawy, powiedzmy, morskie, gdzie odpowiednie przepisy zobowiązują was do tego, żebyście mieli takie coś,
Natomiast jeżeli byście mieli taką potrzebę z jakichś względów, nie wiem, chodzicie na jakieś dalekie wyprawy w odludne miejsca i na przykład, nie wiem, no, leżycie krwawiący, bo dzik wbił wam roga w wątrobę i zbliżają się do was ratownicy, nie możecie się odnaleźć, wystrzeliwujecie im taką flarę i oni są w stanie jakoś tam was zlokalizować, jak najbardziej możecie takie urządzenie nabyć. Ceny nie są wysokie, bo tam od chyba koło 100 się zaczynają. Ja oczywiście można powiedzieć, że zrobiłem coś głupiego, strzelając tym, powiedzmy, nie w warunkach morskich, tak? No ale powiedzmy, że mamy jeszcze ten okres około sylwestrowy, gdzie ludzie nawet w tej chwili, jak nagrywam ten materiał, mimo że już mamy prawie dobę po sylwestrze, to cały czas walą z jakichś fajerwerków i innych petard, więc powiedzmy, nie zwraca to szczególnej uwagi, ani nie powoduje odwrócenia uwagi na przykład służb ratowniczych od jakichś istotnych zdarzeń. Natomiast no warto zaznaczyć, że w warunkach normalnych, szczególnie w pobliżu akwenów wodnych dużych, no takie, nazwijmy to, rozrywkowe posługiwanie się takimi przedmiotami, no trzeba robić rozważnie, żeby po prostu nie spowodować, że odwrócimy uwagę od kogoś, kto tej pomocy będzie potrzebował naprawdę. To tyle dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.